Cześć, ja jestem Ziemniak i witam Was w tym filmiku, który to jest filmikiem informacyjnym. Niezbyt często się pojawiają takie filmiki, ale chciałbym troszeczkę powiedzieć Wam informacji i pierwsza z nich to jest ta, że rzeczywiście jestem troszeczkę w innym miejscu, inaczej jest wszystko ustawione, a to między innymi dlatego, że jak spojrzymy na to pogorzelisko, które jest zaraz po mojej lewej stronie, tam jest dużo bałaganu. Między innymi taka mata, która miała chronić moją wykładzinę przed wycieraniem od pokrzywionych kółek mojego fotelu, fotela, ale niestety nie zdawała swojego egzaminu i przeniosłem się tutaj. Ale to nie jest jedyny powód dlatego, że zobaczcie. Zobaczcie w ogóle tam. Ja będę trzymać się w miarę blisko mikrofonu. Mikrofon w ogóle przesunę. Po pierwsze to jest cały fajny kącik, który można ciekawie zagospodarować i między innymi robić live'y pogadankowe, tak jak to były live'y z Jackiem, czy z Boxdelem akurat robiliśmy tym spika, ale chcę uruchomić taką serię, o której żeśmy rozmawiali, i fajnie by było zagospodarować tą przestrzeń. I mając komputer w trochę innym miejscu, zawsze daje to więcej możliwości. To jest rzecz pierwsza na temat mojego stanowiska, tego, jakie mam wymiaru blatu, jakie mam urządzenia peryferyjne, czego używam do nagrywania audio, jakich programów, filmik jest w przygotowaniu ma 80 czy nawet 90% wszystkich ujęć. Ma prawie 90% wszystkich ujęć. Będę dzisiaj dogrywać zapewne te ostatnie, i ten filmik powinien się pojawić na weekendzie. Oprócz tego, filmik jutro się jeszcze jeden pojawi z T-Voltem z rozkładania tła fotograficznego. Czyli to jest coś, co jest po tamtej stronie. Takie duże. Kartonowe, i między innymi taka moja recenzja drobnych parę przemyśleń, właśnie dotyczących teł fotograficznych tanich kartonowych. Za mną jeszcze siedzi parę mikrofonów, które mam do przetestowania, i między innymi do tego wykorzystam tą ścianę, która jest po tej stronie. To jest takie, taki początek, najważniejsze elementy. Kolejna ważna rzecz to nasze wspólne spotkania, dlatego że wiele osób do mnie pisało, żeby zrobić spotkania w wielu różnych miastach. Będzie ku temu okazja w Częstochowie w ten weekend, więc już niebawem za parędziesiąt godzin na wydarzeniu XCOM Clash razem z Seto będziemy prowadzić stoisko, stanowisko, stoisko stoisko Alienware'a, gdzie będziemy mieć przygotowaną moc różnych konkursów i różnych innych zabaw, ale przede wszystkim, jak rozmawialiśmy z XCOM'em to ma być takie wydarzenie, gdzie my będziemy razem z wami nie będziemy oddzieleni tym takim wall'em, gdzie ktoś jest na scenie ktoś jest poza sceną, scena to jest taki mały podeścik jak byliście na IEM'ie na przykład to mieliśmy taką scenkę właśnie zbudowaną My się będziemy starali jak najwięcej czasu spędzić razem, razem pograć, razem pogadać, więc jak macie wolną chwilę, to wpadajcie serdecznie, was zapraszamy. Oprócz tego jest pełno różnych dodatkowych atrakcji, ale o tym myślę, że możecie poczytać na samym wydarzeniu. No bo co ja wam będę o tym mówić? Wygodnie jest jednak spojrzeć, przeglądnąć i dowiedzieć się, czego się można spodziewać. Ale to nie jest wszystko, bo już niebawem kolejne inne miasta, kolejne eventy, więc będzie dużo. Szans, możliwości, żeby się razem spotkać, ale to wszystko spokojnie ogłoszę, i mam nadzieję, że w taki ani inny sposób będzie ciekawy, bo to mi się najbardziej podoba, jak coś można tworzyć właśnie dla społeczności, tak jak na przykład było rozdawanie tych gadżetów y, ostatnio czy klawiatury. To było dla mnie takie miłe i genialne. Bardzo się cieszę, że tak fajnie wspieraliście tą akcję i będziemy takich akcji robić więcej, bo no, 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 to mi jakoś daje najwięcej radości. Przejdźmy teraz do aktywności mojej. Zauważyliście, filmów nie jest zbyt dużo. Staram się, żeby każdy film był fajnie dopracowany, bo mnie to wręcz boli w środku, jak jakiś film nie jest zrobiony w takiej jakości, jaką bym chciał ja. Nawet parę osób mi zgłosiło, że vlog, jak robiliśmy z Madziąką z naszego wyjazdu do Wrocławia, nie był aż tak dobry, jak inne filmy. Ale tutaj też trzeba mieć pewien taki margines, gdzie jest film fajny, ciekawy, zrealizowany jak najlepiej się da, ale nie wszystko ja jestem w stanie ogarnąć po prostu absolutnie najlepiej, mimo że się staram za każdym razem. Chcąc robić jeszcze więcej filmów, naprawdę ciekawych filmów, no niestety nie wszystko będzie robione ze studia, gdzie ja mam akurat takie warunki dźwiękowe, które mi odpowiadają, chociaż środek pokoju nie jest najlepszym miejscem. Będę się starał robić dużo filmów. I między innymi ten kącik, mam nadzieję, że mi w tym pomoże. No i co w związku z tym? Teraz już sobie przypomniałem. Przez ostatnie. Dwa tygodnie, zwłaszcza, może nawet trzy tygodnie, najwięcej czasu spędziłem nad swoją zwykłą pracą. I tu nie chodzi o to, że to jest moje jakieś usprawiedliwienie. Tylko jest w tym pewien plan działania. Dlatego, że jak jeszcze pociągnę tak tydzień, będę robić to, co ja mam zadane i to, co ja mam zrobić, to wtedy będę mieć około miesiąca wolnego od swojej zwykłej pracy. Co to oznacza dla Was? To oznacza, że będzie zdecydowanie więcej ciekawych, naprawdę dobrych filmów, bo będę mieć w końcu dużo czasu, żeby móc zrealizować to, co ja sobie założyłem. Więc. Spokojnie, spokojnie, ten kanał dopiero będzie mieć przed sobą swoją świetność i tak mi dopomóżcie wszystkie żarówki, jakie są w tym pokoju, a jest ich naprawdę wiele i jak moc tych żarówek nie będzie wystarczająca, to nie mam pojęcia co będzie, nie wiem, nie wiem. To samo się tyczy live'ów, było ich niewiele ostatnimi czasy, ale będzie ich więcej i chcę przedstawić jakiś fajny, ciekawy content. Nawet jak ostatnio widzieliście, to zmieniłem kamerkę, nie był to green screen, tylko to był taki dark room. To się może źle kojarzyć. Było dookoła ciemno, była oświetlona tylko twarz, tak jak na stronie Jaroka Life, Jak tam zobaczycie, to jest moje zdjęcie właśnie takie, takie samo jak profilowe na fanpage'u na Facebooku. Chcę to wszystko uruchomić i właśnie ten miesiąc wolnego, jaki chcę wziąć, chcę wykorzystać na to, żeby wszystko usprawnić. Ja wiem, dużo jest obiecanek innych różnych drobnych rzeczy, ale musicie mi uwierzyć lub nie, jak ja robię film, to ten film jednak wymaga trochę większego przygotowania, trochę więcej muszę rzeczy zrobić, niż y, robić po prostu. Y, no, wyciągam kamerę i coś mówię, albo na przykład robię odcinki z gier. Owszem, odcinki z gier też są swego rodzaju. Pracą, bo tej pracy jest więcej ciągłej pracy. Ja natomiast przygotowywuję filmik, trwa to dłużej, ale robię inne rzeczy, z czego wynikiem jest jeden film. No i trochę osób mi tutaj właśnie też zarzuciło, to było dosyć dla mnie zabawne, że o, robisz wiem jak mało, mało filmów, i ostatnio ten filmik właśnie z Wrocławia nie był najlepszy, mógł być lepszy, tylko zwróćcie uwagę na jedną drobną rzecz. W momencie robienia takiego filmu. Liczmy tutaj w złotówkach, dobra, albo, albo w dolarach. W momencie, jak ja zrobię jeden taki filmik, dostaję tyle samo dolarów, co inna osoba zrobiła taki odcinek z gry, który trwał na przykład pół godziny. I jak ja dostanę za ten filmik 4 dolary, a ta osoba była w stanie zrobić 10 takich filmów, to ta osoba ma 40 dolarów. I dlatego ja często muszę łączyć jeszcze swoją zwykłą pracę z tym, co robię na YouTubie, no bo to są aspekty finansowe. Tutaj staram się otwarcie na ten temat mówić, no, no bo. No, na tym polega YouTube, to ma być wiecie, otwarte jak, jak najbliższe człowiekowi. Kolejna rzecz to Patronite. Tak, Patronite to taka strona, gdzie można wspierać twórcę. Sami poruszyliście ten temat, i ja mam takie drobne pytanie od siebie do Was, bo to było poruszone na grupie, czy rzeczywiście założyć taki profil? Czy chcielibyście mi wesprzeć w tym, co robię, żeby robić tych filmów zdecydowanie lepiej, lepszych? Tylko, że ostatnio była dosyć spora drama wśród twórców, bo jeden twórca, który robił filmy o innych filmach na ścianie, dostał dosyć mocno negatywne opinie od innych twórców. Ja w to nie wnikam, wolę się nie wypowiadać na ten temat. No, to było jak było. No, powiedzieli, że to jest dosyć niestosowne. Ja się zawsze zastanawiam ze swojej strony, czy jak ja robię takie swoje filmy, takie swoje produkcje o stanowisku i innych takich rzeczach, czy to mogłoby podchodzić pod Patronite'a, czy nie? A jeśli tak, to ja mam pytanie do was, dlatego, że tam są takie różne śmieszne progi. Co wy byście chcieli, żebym ja ze swojej strony mógł wam za, zaserwować? Bo siedziałem nad Patronite'em, rzeczywiście się zastanawiałem, rzeczywiście myślałem, jak to wszystko ułożyć, ale nie chcę robić tego na siłę. Chcę się was po prostu zapytać. No i ostatnia rzecz, czy... Takie filmiki, gdzie ja sobie troszeczkę pogadam do mikrofonu, są ciekawe, czy nie. Znaczy, pff, czy są ciekawe, czy robić takie filmy od czasu do czasu, takie pogadankowe, czy nie? Bo teraz będzie moc filmów o stanowisku, o tym tle T-Voltem, Myślę, że dosyć fajne produkcje. Ta już jest na, na ukończeniu z T-Voltem jest już złożony projekt, tylko go wyrenderować, i jutro pewnie w godzinach popołudniowych się pojawi. Tymczasem dzięki wam wielkie za słuchanie. Mam nadzieję, że powiedziałem o wszystkim. I mam teraz dwa monitory. Dobra, jeszcze więcej opowiem, dlatego, że mi się fajnie zaczęło mówić. Dlaczego dwa monitory? Mając trzy monitory, zauważyłem jedną pewną zależność. Na głównym pracuję, na bocznym mam większość rzeczy, które mi są potrzebne do pracy, natomiast na trzecim najczęściej był jakiś YouTube, John Monster, Facebook czy inne serwisy, które pochłaniały mój czas. Często to było tak, że było nawet na pół tego trzeciego ekranu ustawione wszelkie społecznościówki i bardzo często spoglądałem na ten monitor przełączając kolejny filmik, ustawiając inną muzyczkę. Natomiast dwa, to jest najbardziej elegancki sposób, żeby realizować swoją pracę, swoje założenia, które mam zrobić, więc robię taki trochę eksperyment, czy to się rzeczywiście sprawdzi, czy przyspieszy moją pracę, a trzeci monitor nie jest na sprzedaż, jak to kilka osób chciało ode mnie odkupić, jak usłyszało na streamie, ten monitor jest u mnie w sypialni, jest podłączony do laptopa i po prostu tam załatwiam wszystkie rzeczy, takie społecznościowe. Odpisuję na wiadomości, czy zajmuję się grupą, czy innymi rzeczami. Chodzi o to, że tam mam, takie, mam taką małą swoją świątynię, żeby delikatnie różne rzeczy od siebie oddzielić. To chyba wszystko. Macie w linku opis do wydarzenia z Xcomem. Macie link do fanpage'a, gdzie tam będą się pojawiać różne inne ciekawe rzeczy. Zobaczcie też na Snapchata. Nie wrzucam tam codziennie, ale jak już wrzucam, to jest tych snapów dosyć sporo. Dlatego, że staram się właśnie wybierać te ciekawsze dni. I m.in., jak będę na Xcomie, tam będę się starał robić największą relację. Ale mimo wszystko i tak wezmę swoją vlogową kamerę, żeby pokazać wam, tak jak wyglądała moja praca jako operatora, żeby pokazać wam, jak wygląda taka praca prowadzącego na scenie, czy prowadzącego stoisko. Po prostu jak to wygląda troszeczkę od kuchni, bo nie każdy ma taką możliwość w czymś takim uczestniczyć, a mam nadzieję, że to rzuci jakieś tam drobne światło, tak jak lampa pierścieniowa rzuca światło na mnie. Tak, mam nadzieję, że taki filmik też rzuci jakieś światło na to, co mogłoby Was interesować. No, i jak zwykle, jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, dlatego że każda łapka w górę mi pomaga dotrzeć do szerszego grona osób, dlatego że te filmy są lepiej promowane, lepiej rozrzucane po YouTube i pokazują się innym osobom. A oprócz tego, jak zostawicie łapkę, to zapewne dostaniecie też powiadomienie o kolejnym filmie, a kolejny film będzie naprawdę ciekawy i po prostu myślę, że tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu. Ziemniak się z Wami żegna. Mówi do następnego razu. Do zobaczenia i cześć! Zasłoniłem rękę i cześć!